Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torres152 i moi drodzy, witam was w piątym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać zadanie połów. Pomożemy rybakowi Fredowi z nazbieraniem śledzi. Potrzebujemy ich aż 20. To zadanie nie jest aż tak przyjemne, jak mogłoby się wydawać, a ja mogłam się w sumie przekimać, bo możliwe, że zostanie nas na tej wyspie noc, dlatego warto by było wyruszyć od razu o świcie. Dlatego jak będziemy na dole, to się prześpimy w chacie Freda, myślę, i będziemy mogli wypłynąć. Nasz bohater nie potrafi pływać jeszcze, ani nurkować, więc będziemy musieli go nauczyć. Na razie Fred nas tego nie nauczy, ponieważ on może być takim nauczycielem, a nie nauczy nas dlatego, że nie rozmawialiśmy z węzelem. Ja już wam parę razy mówiłam, że odkładam tą rozmowę, dlatego że węzel jest dosyć wymagający, jeżeli chodzi o gadkę-szmatkę i czasami zajęłoby to nam zbyt dużo czasu, dlatego na razie węzela zostawimy w świętym spokoju. Do świtu się prześpimy. Nawet Fred jeszcze idzie spać z powrotem. Nie wiem, co on robi. Nie, on już też idzie. Wypływa. Nie wiem, co robi. F10. Robimy zapis, klikamy to i teraz szybko, byleby nam łódka nie zwiała. Przyspieszymy sobie czas, ponieważ trochę nam zajmie popłynięcie. Bardzo spoko, ponieważ nie ma klasycznego, wiecie, jak to się mówi, teleportacji klasycznej, tylko płyniemy tak po prostu sobie na łódce, ona się czasami baguje, ale to nic. Tutaj są wraki statków i będziemy mogli tutaj popływać, jak już będziemy mieć umiejętności, które są nam potrzebne do takich rzeczy. Więc to jest bardzo przydatna informacja. Wybaczcie za tą kamerę, ale niestety no, nawet jeżeli zwolnię ją, to nie jest lepiej, a jednak fajnie by było szybko się tam dostać. Dopływamy już powoli do brzegu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pora włączyć lokatorek. I siup. Otwierane muszle. Mamy ryby i śledzie i wszystko. Dobrze. Możemy teraz pobiegać dalej. Jest to wyspa kretoszczura, tak jak mieliśmy to nazwane. Więc będzie tutaj bardzo dużo atanowskich kretoszczurów. Myślę, że na spokojnie sobie dzięki temu wbijemy nowy poziom. Nie powinien to być problem. No, szczególnie jak będziemy wbijać takie kryciochy, nie? Zapraszam. Więcej kretoszczurów. Fajnie. Naprawdę fajnie. Trochę mnie mogą gdzieś tam pogryźć minimalnie, ale to nie jest jakiś duży kłopot. Rogowe muszelki i tym podobne rzeczy. Potem sobie też pootwieramy. Więc będzie można zrobić fajny opening. No, dawaj, rogowa muszlo. Sprawdzamy dalej, czy coś tu jest. Więcej otwieranych muszelek. Fajnie. Pamiętam, że za pierwszym razem jak tutaj byłam, to miałam mniej rozwiniętą postać, z tego co pamiętam. Wyglądało to u mnie troszeczkę gorzej. Mogę prosić jakiegoś kretoszczura? Dzień dobry, proszę tu podejść, dziękuję. Jak widzicie, od cholery ich tutaj jest i ciut, więc... No stary, bo ja nie chcę, żebyś sobie kumpli przywołał, wiesz? No i tak sobie przywołał kumpli. Na szczęście one mi już nie robią dużej krzywdy. Więc w sumie od jednego do drugiego możemy przechodzić i bić. Szkoda, że z takiego kretoszczura nie ma skóry, nie? Ja uważam, że to by było naprawdę git. To można było zadrzeć skórę z takiego tuścioszka. Chociaż kto wie, trochę sobie też nie wyobrażam zdzierania z tego jednak skóry. Fajne bicie, jest tutaj opcja bicia, żeby mało HP stracić. Pięknie.
Tutaj też będzie warto wejść do tej jaskini. No jak widzicie, kretoszur za kretoszurem do nas przychodzi tak naprawdę. Tu są jakieś fajne rzeczy, widzę. Co my tu mamy? Rum, rogową muszlę, rum, otwieranie muszle i rum. Dobra, może być. Siema, kolejny kretoszczurze. Pięknie, ładnie wchodzi nam tutaj kryt. Sprawdzamy, czy czegoś nie ominęłam na brzegu. Nie, nic nie ominęliśmy, jest wszystko git. Ojej, dobra, wchodzimy z powrotem do wody jednak. No, zbierz tego śledzia, bo to będziemy marudzić, że nie mamy śledzi. Jednak zebranie na tej wyspie 20 śledzi to też jest, powiem wam, wyczyn dosyć duży. Ja za pierwszym razem miałam trochę problem, bo już tak naprawdę zbliżamy się do końca tej wysepki. Powiem wam, że kiedyś mi się wydawało, że tych kretoszczurów jest dużo, bo nie wiem, kryt mi nie chciał wchodzić, to tamto. Zbieraj to. Dobra, ten kretoszczur dostaje wariactwa jakiegoś. Spoko. Tu jest dużo rzeczy. Dobra, tak myślałam, że mnie dziabnie, bo trochę się źle ułożyłam. Zbieramy. Zaraz zobaczymy, ile mamy tych śledzi. Boję się, że mało. Ryba 22. Śledź 22. No i dobrze, fajnie. To jednak tutaj mamy zadanie wykonane. Nie wiem, czy przejdziemy tędy. Wydaje mi się, że tutaj nasz bohater niestety płynie. Ej, możemy jednak trochę się przepłynąć, ale to nam z HP nam ucieka. Dobra, możemy już stąd wracać. Nic już więcej tutaj nie ma. Siup. I płyniemy z powrotem. Jak widzicie, bardzo szybkie, przyjemne zadanie. Zajęło nam to 8 minut, żeby wyjść jakby z garnizonu, przypłynąć tutaj, pobić sobie potworki, płynąć na łódeczkę. Bardzo fajnie. Przyjemnie. Zobaczymy teraz, jak nam to pójdzie. Zobaczymy. No i dobrze, jesteśmy na miejscu. W sumie już mogę chyba wyłączyć sobie przyspieszenie czasu. Siup i chodźmy do Freda. Chwila. Oto twoje śledzie. 20 sztuk. Doskonale, Roland. Dziękuję. Nie było to trudne, prawda? Tak, naprawdę poszło łatwo. Widzisz? Przecież ci mówiłem. Witaj, Fred. Jak tam połów? Witaj, Rolandzie. No cóż, dziś nie mogę narzekać. Wyciągnąłem sporo ryb z morza. Można powiedzieć, że dzień udany. Ale nie o rybach przyszedłeś gadać, prawda? Z pewnością chcesz rzucić okiem na statek, z powodu którego jest tyle szumu. Tak, dlatego tu przyszedłem. Powiedz, dlaczego jest tu takie zamieszanie? No, kiedy statek stanął na kotwicy, pomyślałem, że pójdę tam i zaproponuję załodze swoje ryby. Ten Bertrand warczy na mnie i mówi, że nie mam żadnego interesu na statku. Był naprawdę szorstki. Nikomu nie pozwolono wejść na pokład. Jakby dżumę mieli na statku. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wszystkim zabroniono wstępu na pokład. Dowiedziałem się, dlaczego zabroniono wejścia na statek. No i... czym tkwi przyczyna? Słucham uważnie. Marbot obawia się, że ktoś z załogi wygada o tym, że sytuacja na lądzie wygląda znacznie gorzej, niż ogólnie wiadomo. Obawia się, że wybucz nie panika. Dlatego zakazał wchodzenia na statek. Och, a już myślałem, że coś gorszego. Ale najwyraźniej, sprawy na lądzie wyglądają naprawdę źle. Ale o tym sami się domyślaliśmy.
Przynajmniej teraz o tym się przekonałem. Dziękuję. No i dobra, mamy tutaj ogarniętą sprawę. Jest Goetz. Witaj, Goetz. Witaj, Roland. Wszystko dobrze. Kręci się tu kilka wilków, ale mnie nie przestraszą. A tak przy okazji, powinienem poćwiczyć strzelanie z Uzi, aby żadna bestia mnie nie zaskoczyła. Dlaczego masz taką zmartwioną minę? Coś się stało. Nic takiego, Roland. Oj, przestań. Nie możesz powiedzieć. Czym problem? No dobra. Ale żebyś nikomu tego nie mówił. Słyszysz? Oczywiście. Wszystko rozumiem. Problem w tym, że jestem idiotą. Zgubiłem klucz do wieży. Co? Klucz do wielkiej wieży, tutaj w porcie. Jak to się stało? Zeszłej nocy wypiłem trochę rumu i postanowiłem się przejść. Wtedy jeszcze miałem przy sobie klucz. A jak wróciłem, to już go nie było. Rozumiem. Ta, jak widać, nieźle się zaprawiłeś. No tak. Próbowałeś odnaleźć ten klucz. Oczywiście, że próbowałem. Ale bez rezultatu. Ech, jeśli Bertrand albo reszta paladynów się o tym dowie. Wsadzą cię do aresztu co najmniej na kilka dni. Aha, i to w najlepszym razie. Teraz rozumiesz, dlaczego jestem zmartwiony. Odnośnie zagubionego klucza. Tak. Co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Przypadkiem nie wiesz, gdzie, mniej więcej, mogłeś go zgubić. Cóż, mam takie jedno przypuszczenie. No i... Wykrztuś to w końcu. Możliwe, że zgubiłem go przy starym tartaku. Co tam robiłeś? Walczyłeś z topielcami. Nie mam pojęcia. Byłem pijany. Tak czy inaczej, nagle natknąłem się na kilka topielców. No i, rzecz oczywista, rzuciłem się do ucieczki. Nie to, żebym bał się topielców, Roland, ale w moim stanie. Sam rozumiesz. Tak, tak, rozumiem. Ale dlaczego tam nie pójdziesz i nie poszukasz klucza? Teraz, kiedy jestem na posterunku. Zapomnij o tym. Jeśli paladyni dowiedzieliby się, że opuszczałem posterunek, miałbym wielkie kłopoty. Racja. Nie pomyślałem o tym. Roland, ty przecież możesz bez problemu poruszać się po okolicy. Mógłbyś poszukać mojego klucza. Aha, chcesz, żebym dla ciebie wszedł w samo piekło. A dokładniej, to w stado topielców. Po prostu już nie wiem, co mam robić. Dam ci 100 sztuk złota, jeśli odnajdziesz klucz. Pomyśl o tym. Przy okazji, bardzo przysłużysz się przyjacielowi, który wpadł w kłopoty. Odnajdę twój klucz. Dziękuję, człowieku. Nie zapomnę ci tego. Dobra, możemy się tym zająć, tylko najpierw jeszcze chciałabym otworzyć sobie te rzeczy, co udało nam się zdobyć. Czyli te wszystkie przedmioty. Zrobimy to oczywiście na przyspieszeniu. Widzę, że bardzo dużo pereł mi wchodzi. To bardzo fajnie. Nic tu nie ma. Będziemy mogli to sprzedać. Myślę, że zaraz spróbujemy się dostać tam do tego tartaku. Nic tu nie ma. Nawet mam jedną czarną perłę. Z tego wszystkiego. Dobra. Robimy zapis i chodźmy się tam przejść. Myślę, że nam się to powinno udać. Trzymam się od tego z daleka. Powinno być nawet całkiem nie najgorzej. Tylko, że ja mam mało HP, więc wypadałoby się może podleczyć trochę. Szczególnie, że topielce już są przy samym wejściu. Zjedzmy sobie trochę mięsa, te sprawy. Miksturek nie będziemy pili. Dobra, zupę możemy zjeść. No i chodźmy. Jest pierwszy topielec. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. To powinien być chyba młody topielec akurat. Młodym to nie będzie problem. Wybaczcie, że tak się go dałam się go jakby jemu trochę poobijać, bo nie chciałam, żeby mi ten paladyn tam sksuł. I tak za niedługo będziemy się bili z topielcami. Ale tutaj warto jest się przebić przez kawałeczek na pewno.
Jeden się triggeruje, czy oba? Jeden. Ej, no ładnie. Dobra. To nie jest tak źle. Tu są też gobliny, więc trzeba uważać. Dobra, najpierw te gobliny, bo... No nie! Błagam cię, no nie! Jeszcze duży przylazł do mnie. Pomocy? No szkurde mać te goblinie. Co mi po tym, jak mnie zabiło to? Jeszcze raz. Trzeba najpierw się tych goblinów pozbyć tutaj, bo... Będzie krucho, chodź tu. Naprawdę? Co ja tak umieram nagle? Chodź tu, tancerzu. Masakra. Najgorsze jest to, że tych goblinów to tu jest więcej. Wiecie co? Wypijmy sobie taką większą miksturę. To będzie chyba mądrzejsze przedsięwzięcie na razie. Dobra, jest to pielec. Na szczęście idzie sam. Co ty robisz? Nie wiem, ale mi to pasuje. Okej, tu był 5 drzewa. Dobra, na tą piłę może byśmy się jednak nie chcieli nadziać. Jest kluczyk, bo już go widać. Ale to pielce też się na mnie irytują. Dobra, tego jednego mogę sobie jeszcze wziąć na klatę. Będzie z tego dodatkowy exp. Znaczy ja w ogóle mogę tutaj już chodzić. To młody. Bo by mi się punkty i tak przydały. A tutaj w sumie są to pielce, trochę krwiopic. Nic takiego, wiecie. Szczególnie jak taki młody jest tutaj na przykład. To mi to nic nie robi tak naprawdę. Dobra, przelazłam. Krwiopica na mnie mruczy i topielec również mruczy. Dobra. Idziesz? Nie, stracił agro. Znaczy dobra, wydaje mi się, że i tak dalej nie będę za bardzo na razie szła. Dobra, czasami widzę, że nie, mój bohater nie chce uderzyć takiego topielca. Tu jest bardzo dużo roślin. Dzika słyszę. Oho. To odyniec. Spoko. Dobra, najpierw ten odyniec, bo nie wiem, jakie on mi zada obrażenia. Szczególnie, że ten kryt za bardzo nie chciał w niego wchodzić. Dobra, ładnie. Okej, wydaje mi się, że na razie możemy wrócić. I oddać zadanie, bo mamy kluczyk. Ale zanim mu ten kluczyk oddam, to jeszcze sobie tam zrobimy szperanie w środku. A tam się przyda, bo tam będzie chyba fajny czar. W końcu to była jego decyzja. Siema, ja się tutaj nawet zamknę w środku. Jest chyba kuferek pierwszy.
O, właśnie tu był teleport. To warto było to zrobić teraz. Kuferek sobie zostawimy na końcu. Wypędzenie zła właśnie znalazłam i to ono się przyda. Wypukłe te... Ojeju, ile tu jest rzeczy. Fajnie. I kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dużo pieniążków i jakiś pierścionek. Ile mam wytrychów, bo trochę złamałam. 4, niech będzie. Co to za pierścień? Do zręczności plus 3. Ej, to git. Załóżmy go sobie. Zręczność 23 mamy teraz. Ej, to fajnie, chociaż niewiele mi to daje. Znaczy wiecie, jakbym zdecydowała, że nie będę rozwijać zręczności, to byśmy te goblinie jagody mogli zeżreć, ale... Nie zrobię nikt tego. Nie chce wiedzieć. A myślałam, że tutaj stoi nasz przyjaciel. Tu jesteś. Znalazłem klucz. Na Innosa. Nie żartujesz. Nie. Rzeczywiście był niedaleko tartaku. Uf. Dziękuję ci. Zasłużyłeś na swoją nagrodę. Oto 100 sztuk złota. W porządku. Oto twój klucz. Co? O nie, nie trzeba. Zostaw go sobie. Nie chcę znowu go zgubić. Co proszę? Chyba sobie żartujesz. Co powie Bertrand? Co ci się nie podoba? Z pewnością znajdziesz w wieży trochę przydatnych rzeczy. Powiem Bertrandowi, że klucz dałem tobie. Kim jesteś pewny? Oczywiście. Żaden problem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dobra, może nie będziemy z nim tutaj dyskutować. Ja bym sobie te rzeczy zabrała. Bo tu jest troszeczkę skórek i wszystkiego. Albo wiecie co, spytamy się go. Hej, Gioc. Znów na posterunku. A kto mnie zmieni? Może ty? O nie, dziękuję. Cóż, tak właśnie myślałem. Dobra. Co by teraz zrobić? Ja jeszcze nie gadałam z pewnymi osobami. Z Charlotte na przykład jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle. Ona i tak idzie tutaj na pole. Jeszcze jest Herman. Witaj, Herman. Co u ciebie? Wszystko w porządku. Witaj, Rolandzie. Dziękuję, nie mogę narzekać. Gdzie twój syn Klaus? Nigdzie nie mogłem go znaleźć w wiosce. Klaus nadal jest na polowaniu. Musi zdobyć sporo mięsa dla waszego kucharza Jonatana. Znajdziesz go gdzieś po drugiej stronie wyspy. To już wiemy w sumie, ale chciałam z nim jeszcze chwilę pogadać, bo... Możliwe, żeby miał dla nas, wiecie... Jedna bestia mniej. Expa jakiegoś. Tu jest kuferek, moglibyśmy się do niego dobrać. A nie, bo to jest sieć do połowu ryb. Zapomniałam jej przeszukać. Czyli mamy więcej rybek niż chciałam nawet. Dobra, moglibyśmy podyskutować sobie z Charlotte. A czy z tobą jak pogadam, to coś dostanę, jakiś wpis? Stój. Nikt nie może wejść na okręt. Chyba, że masz pisemne pozwolenie od Marboda. Witaj, Bertrandzie. A dlaczego nikt nie może wejść na okręt? Tego nie wiem. Lepiej spytaj Marboda albo Oliverę. Ale ja koniecznie muszę wejść na pokład. Mógłbyś uczynić dla mnie wyjątek. Co ty sobie wyobrażasz? Każdy może tak powiedzieć. Nie. Zapomnij o tym, Rolandzie. I uprzedzam cię. Każdy, kto zbyt blisko podejdzie do okrętu, zostanie zaatakowany. Jasne. W porządku. Zrozumiałem. Dobra, liczyłam na jakiś wpis w dzienniku, ale nic takiego nie dostałam. Rycerz, rycerz. Dobra, fajnie. Tu jest kolejna wieża, ale tam będziemy mieli dostęp dopiero później. Tu są rośliny, których nie da się zebrać. Idealnie. Czy tutaj w domu ktoś jest? Nie ma, ale jest parujący gulasz, widziałam. Dawajcie mi to i to już. Dobra, tu byliśmy, nic nie było. W stodole już byłam. Tu jest domek, który nieograbiony jeszcze jest przeze mnie w sumie. Jest kuferek, tu też są rzeczy. Dobra, obgrabujemy sobie wioskę. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo,
Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. 200 sztuk złota, ale został mi tylko jeden wytrych. Więc się wczytam. To było lewo, prawo i prawo chyba, nie? Lewo, prawo, prawo, prawo. Dawaj te pieniądze. Potrzebuję tego. Przydałoby się ten amulet do życia kupić. I chyba zrobimy to od razu, jak już tu jestem. Tylko, że Jutta teraz nie handluje. Tu jest jeszcze Anna. Nie gadałam z nią. Witaj, Anno. U ciebie wszystko w porządku. Oczywiście, Rolandzie. Dziękuję, że pytasz. Nie mam na co narzekać. Czy kiedykolwiek widziałaś statki w tym porcie? Oczywiście, czasami zawijają tutaj. Ale ostatnio bardzo rzadko. Tak sobie myślę. Skoro królewska flota wciąż pływa po morzu, to znaczy, że sytuacja na lądzie nie jest taka zła, jak mówią ludzie. Sądzisz inaczej, Rolandzie? Też uważam, że ludzie często przesadzają. Nie należy martwić się na zapas. Czymś się martwisz? No tak, dla mnie to poważna sprawa. Ale jeśli ci powiem, to będziesz się śmiał ze mnie. Dlaczego mam się śmiać? Dlatego, że wszyscy inni też się śmiali ze mnie. Oto dlaczego. No już, opowiadaj. Obiecuję, że nie będę się śmiał. No dobrze. Chodzi o szczury. O szczury. Tak. Namnożyło się ich bardzo dużo, tuż obok mojego domu. Doprowadzają mnie do szału. Co, proszę. Tylko nie mów, że się ich boisz. No, proszę. Teraz śmiejesz się ze mnie, tak jak mój mąż i wszyscy inni. Ale nikt nie zamierza mi pomóc uporać się z tym problemem. Och, nie warto było ci o tym mówić. Uspokój się. Pomogę ci uporać się ze szczurami. Naprawdę. Mówisz poważnie. Oczywiście, skoro tak powiedziałem. Gdzie te stworzenia? Większa ich część jest teraz na pagórku nieopodal naszego domu. A gdzie reszta? Sprawdź za szopą Jehanę. Prawdopodobnie są za starą jabłonią. Dobra, z Dorotką coś jeszcze mogę pogadać? Nie. Już widać nawet te szczurska. Prawdopodobnie to, co widziałam pod teksturami, to były szczury, a nie rzeczy do zebrania. Teraz tu się ich nie boję, bo jak grałam na normalnym poziomie trudności, to one mnie zabijały, te szczury. Nie, dalej są tutaj te rzeczy. Dobra, tu jeszcze mamy szczurów trochę. Jeszcze sobie myślę, że zbierzemy te jabłka z tej jabłoni. No i dobra, to chyba były wszystkie już szczury. A tobie coś jeszcze mogę pomóc? Nie. Dobra, teraz pytanie tylko, jak użyć tej zasranej drabiny? Gdzie jest ta drabina? W ogóle teraz mogę lepszy łuk założyć. Pałka z kolcami. Szczerze, siekacz jest lepszy. Moim zdaniem. Gdzie ta drabina? Drabina. Gdzie jest ta drabina? Nie wiem, ale mam dużo pieniędzy. Drabina, Matko Święta, no dajcież. No, masakra. W ogóle to powinnam założyć. Ty, do wioski mam i do zamku. Ej, spoko. Szukam drabiny. Masakra. Przecież nie wywaliłam tej drabiny, nie? No co jest magicznie, mi z ekwipunku zniknęła? To jest nie fair. Dobra, walić tą drabinę. Ale to jest bardzo dziwne, bo wcześniej też tak zrobiłam, że później to powiedziałam jakby, a ta drabina dalej była w moim eku. Zabiłem szczur. Super, kolejny poziom. Naprawdę. Dziękuję. A więc wszystkie są martwe. No, przynajmniej większość z nich. Będziesz miała spokój jakiś czas. Tak, te stworzenia są żywotne. Trzeba by ustalić, skąd się biorą. Z pewnością mają gniazdo gdzieś pod ziemią. Tak, prawdopodobnie. Bardzo mi pomogłeś i zasłużyłeś na nagrodę. Oczywiście, to niewiele, ale z całego serca.
Tylko nic nie mów mojemu mężowi. Nie martw się. Nic mu nie powiem. Dobra, spoko. Ja bym jeszcze do Jutty weszła. Pokaż mi swoje towary. Daj mi ten amulet, co masz do życia. Przepisów na razie nie będę kupować, bo sobie radzimy całkiem nieźle bez nich. Ale zanim wypłyniemy z Atanosu, to trzeba będzie. Kości do gry na razie możemy zdjąć. W wiosce została nam do pogadania już tylko Charlotte. A ona akurat jest tutaj w polu. Witaj, Charlotte. Co u ciebie? Byłaś już koło statku. Jak? Rozumiem. Tak, tak, byłam na dole, ale nie jestem szczególnie zainteresowana. Przepraszam, że co? Dlaczego tak mówisz? Masz jakieś problemy? Och, lepiej nie pytaj, Rolandzie. Nie czuję się teraz zbyt dobrze. To nie brzmi dobrze. Coś się wydarzyło. Powiedz wreszcie. Ach, nic. To tylko ciągła praca i... Ale nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, z nią będziemy mogli ten wątek przedyskutować później. Do zamku lecimy. Bo nam się to teraz bardzo przyda. Szukamy Bruna. Jest godzina, która? 14. No to powinien być albo na dole, albo gdzieś tam u nas. Pora zakończyć, moi drodzy, podstawowe szkolenie. Jesteś tutaj? Nie, jest na górze. Tutaj? Nie, ale pewnie tutaj jest. Tak jest. Z kim on gada? Z Kunzem. W sprawie szkolenia, zręczność. Jak my stoimy? Mam tak naprawdę 20, czyli dajemy sobie 9 w zręczność. To przecież oczywiste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Matko, nie 5. Chryste, panie. Dobrze. F12. Bruno, jeszcze raz. 5. Wiecie co? Nawet możemy dać mniej. Chociaż... Nic się nie zmieni. Możemy dać mniej, bo mamy pierścień. Ale fajnie by było mieć przygotowane pod przebicie progu. Zręczności, czyli jeszcze byśmy 2 punkty dali. Nie wierzę, nie miał wystarczająco. Dobrze. I teraz w sprawie szkolenia. W sprawie szkolenia. Tak, o co chodzi? Na moje oko, wystarczająco rozwinąłem swoją zręczność. Zgadza się. Pomyślnie wykonałeś dane zadanie. Hej, ty. Więc moje podstawowe szkolenie jest ukończone. Tak, dokonałeś tego. I zrobiłeś to, chcę zauważyć, bardzo szybko. Masz mój szacunek, Rolandzie. W imieniu komendanta Marboda wręczam ci ten pancerz zbrojnego. Gratuluję. Żebym nie zapomniał. Jeśli chcesz, to w wolnym czasie możesz dalej się u mnie szkolić. To naprawdę nie mój problem. Parowanie tarczą. Muszę się zastanowić, bo nie szłam nigdy w tarczę, a to mogłoby być coś fajnego. Nie możemy pogadać o tym w służbie? No i... O tak. Poziom Nabór na statek. Chyba, że najpierw muszę iść do Marboda z tym. Jeżeli on tego nie widzi, kurde, to nie wiem. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Mamy lepszy pancerzyk. Możemy się przejść do Marboda i zobaczyć, co powie. Oczywiście miałam powiedzieć, że jego już tutaj nie ma, ale jest. Cześć, Marbot. Wybacz, że ci przeszkadzam, ale... Ukończyłem początkowy kurs szkoleniowy, komendancie. Bardzo dobrze, żołnierzu. Bruno już mnie o tym powiadomił. Masz teraz prawo nosić ciężkie żołnierskie pancerze. Noś je z dumą. Teraz już mogę zaokrętować się na Albatrosie. Co? Ciągle jeszcze chcesz opuścić Etechanos? Teraz, po tym, jak otrzymałeś awans.
Tak. Podjąłem decyzję. Dobrze, dobrze. Dokąd zmierza ten świat? Żadnej wdzięczności. Więc mogę się zaokrętować. Jeśli rzeczywiście tego chcesz, wpiszę cię na listę kandydatów. Ale tylko jeśli udowodnisz, że jesteś tego godzien, wyrażę na to zgodę. Chcę udowodnić, że jestem godzien, jestem gotowy wykonać każde zadanie, które mi zlecicie. Mówisz, że chcesz udowodnić, że jesteś godzien. Dobrze, ale musisz przejść szereg prób, zanim zarekomenduję cię lordowi Baldwinowi. Dobrze. Co mam zrobić? Na początek, jak wiesz, u nas na Etechanos mamy poważny problem z topielcami. Poczekajcie. Chcecie, żebym teraz poszedł i zabił wszystkie topielce na wyspie? Może i nie wszystkie, ale wystarczającą ilość, żeby przestały stanowić dla nas zagrożenie. Dobrze. A ile dokładnie tych topielców muszę zabić? Myślę, że 30 w zupełności wystarczy. Na Innosa, tak dużo. Do tego zawsze nam mówiono, że lepiej trzymać się od tego draństwa z daleka. Oczywiście, że tak wam mówiono. Nie będę przecież ryzykować życia swoich ludzi. Ale skoro mamy ludzi, którzy chcą opuścić tę wyspę, dlaczego nie mieliby rozwiązać tego problemu? Wszystko się zgadza. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dobrze, wykonam te zadanie. Doskonale. Ale nie wystarczy tylko zabić topielców. Jako dowód przynieś mi ich skóry. Ale ja nie jestem myśliwym. A jak nie uda mi się ściągnąć z nich skóry? To nic. Jak na pewno wiesz, w wiosce poniżej mieszka Klaus, syn starego pasterza. Z niego jest całkiem niezły myśliwy. Może cię nauczyć, jak ściągać skóry z topielców. Jakie jeszcze dla mnie próby przygotowaliście? O tym już ci powie dwóch moich oficerów. Więc idź do Olivera i Herbranta i odbierz od nich nowe zadania. Dobra. Wiemy, co mamy robić. Ale ja bym chciała spróbować jedną rzecz się zająć. Tą jedną rzeczą. Ile mam punktów? Jeden. Szkoda, bo mi się przydały dwa minimum. No, ale trudno. Chciałam się nauczyć tych żuwaczek spełzaczy, ale niech będzie, że na razie nie nauczymy się tego. Paladyn, czyli co do Bruna, też podejrzewam, że musimy iść z nim pogadać. No to się przejdźmy. Niech żyje król. Ej, 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 nie idź tutaj, tylko zostań. Serio? Nie mogę z tobą pogadać? No to nie. Dobrze, tu są panowie. Fajnie by było to miejsce sobie okraść już, pomalutku, powolutku. Stać mnie na jedną miksturkę. Do życia. Ilość kufrów jest zatrważająca, jaką możemy tutaj ogarnąć. Dobra. To spróbujmy znaleźć... To jest Oliver? Chwała Innosowi! Nie, to był Gottfried. Dobra. No, Oliver nie będzie stał może tutaj przypadkiem? No z tego co wiem, to on najpierw nam zleci, a później dopiero Herbrand. No nie ma go tutaj teraz jak na złość. To ciekawe, gdzie jest. No jest też Kowal, z którym jeszcze nie rozmawialiśmy ani razu. Witaj, Teodorze. Sporo masz pracy. Witam cię, Rolandzie. Twoje pytanie nie jest poważne, prawda? No, na ogół jest poważne. A co? Z jednego prostego powodu. Co takiego mogę wykuć w większych ilościach na Etechanos? No cóż, od czasu do czasu wykuję jakiś miecz lub coś innego, aby zastąpić to, co stało się już bezużyteczne, ale nic poza tym. Większych zamówień już dawno nie było. Kowal najbardziej jest potrzebny w czasie wojny. Ale na takie czasy, tu na Etechanos, przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Jak to jest, że nie masz nic do roboty, a jednak pracujesz? To z nudów. Ponieważ nie było tu czym się zająć, to niedawno wymyśliłem sobie zadanie. Jakie zadanie? Postanowiłem wykuć specjalny miecz. I prawdopodobne jest to, że nigdy nie zdołam go ukończyć. Dlaczego sądzisz, że nie zdołasz go ukończyć? Dlatego, że brak mi jednego niezbędnego składnika. Wyczytałem w pewnej starej księdze, jak wykuć bardzo ostry miecz. Niestety, bez jednego szczególnego składnika, nie da się wykuć takiego miecza. Przynajmniej wszystkie moje poprzednie próby zakończyły się porażką. I dlatego będę zmuszony porzucić swój plan wykucia tego miecza. Czego potrzebujesz, aby wykuć ten miecz? Może ja zdołam to znaleźć.
Chciałbym to widzieć. Zapomnij. Tego, czego potrzebuję, nigdy tu nie znajdziesz. A potrzebuję rogu cieniostwora. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie na ETH Anos zamierzasz znaleźć cieniostwora? Powiem wam tak, jest to możliwe. Możesz nauczyć mnie wytwarzać strzały. Tak, mogę ci pokazać ci, jak wytwarzać groty i przymocowywać je do drzewca. Możesz mnie nauczyć, jak wyrabiać bełty. Tak, mogę cię nauczyć. Dobra, myślę, że się tego nauczymy któregoś razu. Co ty masz? Masz bardzo dużo grotów do produkcji strzał. I masz też trochę bełtów. Ja nie mam nawet kuszy na razie, nikt mi nie dał. No dobra. Jakby stoimy, róg cieniostwora. No, wydawało mi się, że on nam nie da żadnego zadania, a jednak nam dał. Zaskoczenie. Tu jest Tancred, rycerz, Herbrand. Właśnie, z tobą nie mogę gadać, bo najpierw muszę pogadać z Oliverem, który jest nie wiem gdzie. Bo oni się jak zwykle przemieszczają i ja już nie mam zielonego pojęcia, gdzie kto jest. Wróciłeś tutaj na miejsce? Tak jest. Przez chwilę cię tutaj nie było. Marbot powiedział mi, że masz dla mnie pracę. No cóż, przynajmniej mam ci ją dać. Problem tylko w tym, że pracy u mnie nie ma. Lepiej tego nie. Chociaż, niech no pomyślę. Słuchaj, co zrobimy? Pójdziesz do Bruno, tak, dowódcy zamku. Ma teraz sporo spraw na głowie. Zajmij się jego problemami, a uznam, że twoje zadanie zostało wykonane. No i świetnie. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się... No to idziemy do Bruno z powrotem. Który chyba sobie stąd poszedł, czy mi się wydaje? Ode mnie więc się tego nie dowie. Tak, poszedł stąd i chyba będzie stał na dworze teraz. Przy wejściu. A jak nie, to nie wiem, gdzie będzie. O nie, nie ma go tutaj. Zaczekaj, Rolandzie. Idziesz tylko do wioski, czy masz jeszcze zamiar iść do lasu? A dlaczego o to pytasz? Dlatego, że chcę ciebie o coś poprosić. Powiedz, o co chodzi. Jak wiesz, nad kryptą jest stara wieża strażnicza, z której już nie korzystamy. Wiem. Tam od lat nikt tam nie chodził. Otóż właśnie. Niemniej jednak, każdej nocy w wieży jest widoczne światło. To dziwne, nieprawdaż? Może Klaus się tam zatrzymuje, gdy idzie na polowanie. Z początku też tak myślałem i zapytałem go o to, kiedy ostatnio był w wiosce. Ale odpowiedział, że od wieków nie był w tej wieży. A oprócz niego, nikt więcej nie przychodzi mi do głowy, kto każdej nocy może tkwić w tej wieży. No, nie sądzę, że to jest jakaś zjawa. Dobrze, zajrzę do wieży. Tylko obawiam się, że za dnia nikogo tam nie zastaniesz. Światła widziałem tylko po północy. Zresztą, jeśli zdecydujesz się tam zajrzeć, to bądź ostrożny. Dobrze. No dobra, stary, w porządku. Tu jest Bruno, wiem, bardzo miło. Daj mi garść zadań, kolego. Kapitanie, przysłał mnie do ciebie Oliver. Mam przejść próbę. Ale nie znalazł dla mnie żadnego zadania. Dlatego pytam, czy masz dla mnie jakieś polecenie? Czyli jak zwykle. Jeśli panowie paladyni nie wiedzą, co robić, niech Bruno za nich myśli. Ale niestety, nie mam dla ciebie zadań, które można by Y było, z całym szacunkiem, nazwać próbami. Jedyne, co możesz dla mnie zrobić, to wykonać kilka zadań, którymi i tak muszę się zająć. Jeśli wszystko wykonasz, to z przyjemnością powiem Olierowi, że jestem z ciebie zadowolony. Rozumiem. Co mam zrobić? No, po pierwsze, nasz kucharz Jonathan skarżył się, że ma zbyt dużo pracy. Idź do niego i sprawdź, czy możesz mu jakoś pomóc. Oprócz tego, zajrzyj do wioski i spytaj pasterza Hermana, co właściwie go niepokoi. A jak sobie poradzisz z tymi zadaniami, to już twoja sprawa. Zresztą, nie masz żadnego wyboru. Jeśli tego nie załatwisz, twoja próba nie zostanie zaliczona. Brzmi obiecująco. Coś jeszcze? Tak. Chłop Johan mamrotał coś o kradzieżach. Zajmij się tym. Wróć do mnie, jak wszystko załatwisz. No i świetnie, mamy teraz garść zadań. Nabór na statek, wieża. O, Panie Boże, dobrze, że to się nie rozwiecie. Nie rozpierzchło na parę większych zadań, bo to by było słabe. Do wioski się chciałam tepnąć, ale nie mam tutaj żadnego... Many nie mamy. Niech będzie, że Serafis sobie zjemy.
Od razu będziemy mieli troszeczkę HP do wioski. Możemy, myślę, że zacząć od... Kurde, mogliśmy najpierw iść do kucharza. Ale dobra, możemy iść do Hermana w sumie, bo to jest postać, która nie miała wcześniej dla nas żadnych zadań, a teraz już powinna mieć. Witaj. Jak tam twoje owce? Rozmawiasz ze mną na zły temat. Muszę uważać, żeby od razu nie wybemuchać skóry. Ale ostatecznie to nie twoja wina. I byłoby to niesprawiedliwe, gdybym cały swój gniew wyładował na ciebie. A, rozumiem. Znowu wilki. Dokładnie to. Od miesięcy bezskutecznie próbuję przekonać Marboda i innych paladynów o tym, że pilnie potrzebuję pomocy. Ale pierwszy raz słyszę, że radzenie sobie z takimi błahostkami byłoby poniżej godności paladyna. Wciąż odsyłają mnie do waszych zbrojnych, ale twój kapitan Bruno nie chce o tym słyszeć. Twierdzi, że nie może nic zrobić bez pozwolenia paladynów i tak się składa, że nic się nie dzieje. Ale wilków jest coraz więcej i są coraz bardziej nachalne, kradnąc coraz więcej moich owiec. Jeśli to się będzie powtarzać, wkrótce nie będzie owiec na Etechanos. Coś trzeba z tym zrobić, i to szybko. Więc chcesz, żeby wszystkie wilki zostały zabite. Nie trzeba zabijać wszystkich wilków. Wystarczy tylko największe stado. Ciągle zbliżają się do moich owiec i sprawiają, że są dla mnie największym problemem. Zajmę się tym dużym stedem wilków, które sprawia ci tyle problemów. Ha, możesz powtórzyć. Czyżby Bruno lub Marbot nakazał ci to zrobić? To byłby prawdziwy cud. No, nikt mi nie wydał polecenia, ale... Wszystko w porządku. Nieważne, z jakich powodów chcesz to dla mnie zrobić. Przede wszystkim liczą się słowa i czyny. Dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota, jeśli zajmiesz się tym problemem. No to świetnie. Jak widzicie, tu się już wilki zrespiły, jest ich więcej niż było. Także moi drodzy, to będzie rzecz, którą się zajmiemy w kolejnym odcinku. Pójdziemy się szybko przespać do Freda, żeby sobie tutaj odnowić życie i manę. I myślę, że to by było już jakby wszystko na ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak... Wow, stary, ale masz długą wędkę. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Pierwszy raz widzę, że Fred idzie prosto z wędką, żeby łowić ryby. Wygląda to całkiem dziwnie. Cóż, dzięki Wam jeszcze raz. Już się nie będę powtarzać tysięczny, bo widzę, że już to robię, nie wiem. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!